Z roku na rok obserwujemy wzrost skali zadłużenia Polaków, nie tylko pod względem ogółu wartości tego zadłużenia, ale także pod względem drobnych różnic w wysokości jednostkowego zadłużenia, czyli przeciętnego zadłużenia na Polaka. W roku 2012 przeciętna osoba korzystająca z kredytów konsumpcyjnych i posiadająca zadłużenie o charakterze właśnie konsumpcyjnym posiadała około 1300 zł zadłużenia. To wynika z naszych danych statystycznych. Myślę, że podstawowym problemem jest nieumiejętne szacowanie własnych możliwości finansowych w odniesieniu do tego, jakie podejmujemy decyzje konsumpcyjne. To oznacza, że bardzo często Polacy kupują kolejny telefon komórkowy, który obciąża budżet domowy rodziny, nie zastanawiając się nad tym, czy faktycznie ich dochody pozwalają im na pokrycie kosztów obsługi tego abonamentu. Podstawowym problemem, jeżeli chodzi o rosnące zadłużenie Polaków, nie jest trudna materialna sytuacja osób czy też rodzin, ponieważ te osoby z dużo większą rozwagą dysponują często pieniędzmi niż ludzie, którzy nie mają, czy w swoim pojęciu nie mają kłopotów finansowych. Wynika to właśnie z podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania własnymi finansami, przewidywania konsekwencji czynności prawnych, które podejmujemy. Przewidywania tego, że w życiu zdarzają się czasami nieprzewidziane sytuacje, w których musimy mieć po prostu odłożone pieniądze, żeby pokryć wszystkie bieżące istotne potrzeby.